Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest jeden ze stosunkowo nowo opisanych gatunków pielęgniczek karlowatych, pielęgniczka Panduro. To jest kolejna z najbardziej atrakcyjnych karlowatych pielęgnic z niewielkimi rozmiarami, spokojną postawą i pięknym ubarwieniem, co sprawi, że niebawem będzie bardzo popularnym gatunkiem wśród akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięcia dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Pielęgniczki Panduro pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują czarnej wody o powolnym nurcie rzek Ucayali i Amazonka z gęstą roślinnością i piaszczystym podlożem, ich dopływy, okoliczne jeziora i tereny zalewowe w Peru. Siedlisko to zwykle zawiera wolno lub średnio płynącą wodę z gęstą, często przewieszoną roślinnością przybrzeżną, korzeniami, zatopionymi fragmentami drzew i z piaszczystym dnem, pokrytym grubą warstwą opadłych liści. Pomimo niewielkich rozmiarów, pielęgniczki Panduro są rybkami bardzo terytorialnymi. Zajmując niewielki obszar, zazdrośnie bronią go przed innymi przedstawicielami własnego gatunku. Po raz pierwszy gatunek opisał Romer w 1997 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ pielęgniczki Panduro są rybkami niewymagającymi i wytrzymałymi. Pielęgniczki Panduro należą do rodziny pielęgniczowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach lub w większej grupie. Na jedną rybkę potrzebujemy od 6 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 80 litrów, a w przypadku większej grupy od 150 litrów. Samce dorastają do 7-8 cm, samiczki do 4-5 cm, płodność osiągają w wieku 6-8 miesięcy, żyją do 3-4 lat. Pielęgniczki Panduro należą do karlowatych pielęgnic. Mają przedłużone, wysokie, żółte z lilowym połyskiem, lekko wygrzbecone, boczne spłaszczone ciało. Głowa duża z wydatnymi wargami. Na głowie mają zakrzywiony ciemny pas przechodzący przez oko. Pletwy brzuszne, masywne i wydłużone, przypominające odnoże modliszki. Pletwy grzbietowa i odbytowa błękitne i obryżone na żółto. Pletwa ogonowa niebieska i zakrąglona. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samce są większe. Pletwa ogonowa z pomarańczowo-żółtym paskiem w kształcie łuku. Pierwsze 3-7 promieni pletwy grzbietowej wydłużone. Samiczki natomiast są mniejsze. Pierwsze promienie pletwy grzbietowej i przednia część pletw brzusznych czarna. Ciało ubarwione na żółto z jedną lub z dwoma czarnymi plamami w okolicy brzucha. Pielęgniczki Panduro preferują akwaria z gęstą roślinnością, z korzeniami, licznymi kryjówkami, z piaszczystym podłożem. Tylna i boczna część akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością. Natomiast w przedniej części powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie, małe ceramiczne doniczki, rurki PCV, groty z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią wciskać się w różne szczeliny, gdzie je odpoczywają. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-28, pH od 5,5 do 6,5, GH od 1 do 6. W naturalnym środowisku pielęgniczki Panduro odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami i zooplanktonem. Karmić rybek można żywą drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią.
Rybek można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami, ale lepiej trzymać się pokarmów żywych lub mrożonych. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Pielęgniczki panduro nadają się do akwarium towarzyskiego, chociaż w okresie rozrodczym, jak i inne pielęgnice, bardzo terytorialne. Można ich trzymać wraz z żywolotkami, kieliskami, labiryntowymi, innymi karlowatymi pielęgnicami, skalarami, żalobniczkami itd. Nie poleca się ich trzymać wraz z agresywnymi i większymi rybami, wylonkami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie pielęgnic panduro nie jest trudne. Pielęgniczki panduro tworzą monogamiczne pary. Pary sztuczne dobrane przez akwarystę nie zawsze odnoszą sukces w rozmnażaniu. Właśnie dlatego lepiej kupić niewielką grupę i dać rybom możliwość stworzenia sobie towarzystwa. Pielęgniczki panduro zdolne do tarla w ogólnym akwarium. Lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w oddzielnym zbiorniku. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 30 litrów. Do zbiornika tarliskowego wsypujemy piasek lub drobny żwirek. Wkładamy małe ceramiczne doniczki przewrócone na bok lub do góry nogami. Lupiny z orzecha kokosowego korzeniem wkładamy w filtr napędzany napowietrzaczem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybku. Bodźcem do tarla służy dodanie ekstratu torfu, liście olchy lub buku i podniesienie temperatury o 2-3 stopnie. Optymalne parametry wody: temperatura 25-28, pH od 5 do 6, GH od 1 do 5. Przed planowanym tarlem rodziców przez 2 tygodnie oficie karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samec robi się jaskrawszy, a samiczka nabiera ikrę i stanowi się wyraźnie grubsza. Warto zaznaczyć, że młode pary mogą zjadać złożoną ikrę. Podczas tarla samiczka odkłada od 60 do 70 czerwonych jaj. Opieką na rybku zajmuje się samiczka, która w tym okresie staje się bardzo agresywna. Wylęk następuje po 2-3 dniach, a na rybek zaczyna pływać po 5-6 dniach w zależności od temperatury. Na rybek drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofela. Karmić trzeba często 5-6 razy dziennie. Na rybek rośnie wolno. Bardzo ważne, żeby pokarm na rybku był dostępny cały czas w małych porcjach. Woda w akwarium na rybce powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium na rybki. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.